Misja druga, rebelia. Myślę, że wezmę zbrojnych. I tak. Linia frontu biegnie przez zrujnowane tereny Imperium Gryfów, gdzie chlebem powszednim jest plotka i uprzedzenie. Jeśli królowa chce dalej realizować swoje plany, będzie musiała wzmocnić swoje siły i przekonać do siebie dysydentów. Miasto Strongbow zasługuje na swoją nazwę. Żyją w nim najlepsi ucznicy. Potrzebuje ich w swojej armii. Okej. Ogólnie te tygodnie też mają swoje znaczenie. Akurat teraz mamy tydzień śmiertelnego spokoju. W tym tygodniu nie dzieje się nic specjalnego. Okej. Dobra, lecimy dalej. Tak, jakie mamy jednostki? Mamy 17 łuczników, 20 zbrojnych, 15, 50 chłopów. I tutaj mamy wieżę łuczników, gdzie będziemy mogli po prostu zdobywać łuczników. I tak, misję mamy w ciągu tygodnia, przejmij Strongbow i Izabela musi przeżyć. Okej. Dobra, i tak będziemy stracili. Będziemy tracić. I czego tutaj Izabela potrzebuje? Sprawdźmy. Weźmy sobie... werbunek. Akurat w tym przypadku werbunek się przyda. Tutaj mamy artefakt, czterolistną koniczynę. Ten artefakt będziemy mogli sobie ubrać. Teraz nam się ubierze automatycznie, ale w przyszłości też mamy wybór tych artefaktów, które chcemy w jakim momencie umieć posiadać. Różne artefakty posiadają różne efekty. Dobra, przejmijmy sobie jeszcze ten zamek. I tutaj mamy możliwość rozwoju miasta. Przez to, że mamy teraz kampanii, to będziemy mieli po prostu ograniczoną możliwość rozwoju. Okej, przejęliśmy miasto. I tutaj mamy też takie budynki, które będą nam dostarczać w zależności od swojej specjalizacji dane surowce. Tutaj mam akurat kopalnię rudy, więc ten budyneczek będzie nam dostarczał rudę. Tak, tutaj mamy też domostwo wiśniaków, tutaj jest kuźnia, dzięki kuźni będziemy mogli sobie na przykład wsiąść balistę, namiot medyka i wóz z amunicją. To takie maszyny bojowe, które stoją jakby... O, taka scenka. Łucznicy podzielają mój punkt widzenia, lecz mówią, że Ashwood nie chce poddać się władzy króla. Muszę rozwiązać tę sprawę rozmawiając z burmistrzem. Myślę, że ta rozmowa będzie za sprawą miecza. Ale takie moje przyczucie. Okej, nowy cel. Zbierz 100 łuczników i zdobyć Ashwood. Spoko nazwa. Jakby dla miasta Ashwood. Tutaj mamy ulepszenie tej farmy, przez to, że jest taka strzeleczka. Że zwiększa tygodniowy przyrost chłopów i szeregowych o 5. 5. Dobra. Nie mamy tego ożywieńca, z którym już wcześniej walczyliśmy. 64 powie raczej. Zróbmy może tak mądrze, żeby nie stracić. I jeszcze w jednym tym. W jednym faktu. Okej. Oj, ze szczęściem, przez to zadał podwójne obrażenia. Okej. Cofaj się tutaj. Jakieś nie mamy. Dobra, w ten sposób. Oj, teraz będziemy przez najbliższą chwilę strzelać, dopóki go nie zbijamy do niższego poziomu. Czekasz, strzelasz, czekasz, atakujesz. Dobra, i teraz zaczyna się robić nieciekawie. Dałoby się jednak podejść gdzieś tymi chłopami, ale przez to, że on poszedł na taką bliską odległość, mamy zwiększone obrażenia od łuczników. Oj, teraz się trochę średnio ustawiłem. Dobra. No i chłopów? Dobra, chłopów akurat nie szkoda. Dobra, zatopił od dołu. Jednego, okej. Kontra została zabrana. Że on sam tak blisko, to nie mogę strzelać, ale... Nie.
daliśmy sobie radę. Zbytnio dużo jednostek straciliśmy. Jest tylko 11 chłopów i jeden. Dobra, co mamy do wyboru? Logistyka szał bitewny? To ja bym jednak wziął ten szał bitewny z tego wszystkiego. No, dokładnie. Tak sobie weźmiemy tych chłopków łucznika. Okej, spróbujmy. Też wiemy stać na szczęście. Mamy sobie na przykład Apektera, prędkość bitwy jeszcze może szybciej. Zrobiliśmy tak, w ten sposób. Okej. Okay. Ciebie tutaj. Okej. Okay. Dobra, weźmy może... Nie, nie dostałeś. Dobra. Koniec. Dajmy. No i mamy teraz startek, przez co będziemy dostawać jednostki drewna. Ogólnie też te wszystkie surowce będziemy mogli zbierać na mapie. Tak jak tutaj są klejnoty. Ale teraz przy tych uczników tutaj. Dobra. Tutaj szczęście. Nic więcej nie możemy zrobić. I te początkowe misje będą jeszcze bez jakby przeciwnych, bez wrogich zamków. Na chwilę obecną. I tutaj co weźmiemy? Łaska, kontratak, obronę bym wziął, bo obronę też potrzebujemy. Dobra. To jest przejście na drugą stronę. Tego na przykład nie możemy już zebrać, ale zobaczmy co tam jest po prostu ciekawego, bo widzę, że w zamku też możemy zbudować wieżę łuczników i na chwilę obecną jest to maksymalny poziom. I w tym zamku, przez to, że wybudowaliśmy chatkę wieśniaka i wieżę łuczników, możemy sobie kupić właśnie te jednostki i ta zielona ikonka, czy tam żółta, nie wiem, nie mi oceniać, pokazuje, że już mamy wybudowany na maksymalny poziom zamku. Oczywiście dopiero w tej kampanii, bo są jeszcze wyższe poziomy zamku. Dobra, trzech chłopków to mogę przeżyć. Dostaliśmy też artefakt, co on daje, zaraz zobaczymy. Daje 2 do obrony bohatera i zwiększa o 50% ochronę przed czarami opartymi na żywiole ognia. Ta koniczynka to właśnie podnosi szczęście i tutaj mamy, tak, nasze atrybuty, atak, obrona, siła czarów, wiedza, morale, szczęście, mana. Tu mamy talenty. I właśnie one też mają swoje efekty. Kontratak to jest unikalny talent rycerza, czyli ta klasa rycerza będzie miała właśnie taką talent jak kontratak. Szczęście, no to szczęście wszystkich stworzeń w armii bohatera jest zwiększone o 1. To jest lepsze dowodzenie, zwiększa morale wszystkich stworzeń w armii o 2. Liczba ran zadawanych przez twoje oddziały w walce bezpośrednio zwiększa się o 5. Obrona zmniejsza o 10%. Obrażenia, jakie twoje oddziały mogą otrzymać w czasie walki bezpośredniej. Tutaj mamy też taki opis tych zdolności. Jak chcecie, to sobie zapozujcie i przeczytajcie. A tutaj mamy ogólną biografię, co też jak chcecie, możecie sobie zapozować w tym momencie i przeczytać. Więc no. I teraz jak się skończy tydzień, oznacza to, że możemy sobie pójść do zamku i kupić jeszcze raz jednostki. Wchodzimy tutaj i jak widzicie możemy sobie kupić jednostki. Te zielone cyferki oznaczają ilość jednostek, które nam przybywają co tydzień. Tutaj mamy też możliwość zebrania tego. Ten młyn daje nam, to znaczy koło wodne, daje nam w tygodniu chyba 1000 zł, z tego co pamiętam dokładnie. Spróbujmy tak się inaczej rozegrać. Mamy do tyłu, mniej więcej na środek. A nie. No dobra, już wiem na czym to będzie polegać. A no jednak stracimy tych uczników, niezależnie.
A nie, masz puk. Lub nie lepiej. Może no, teraz będę się zdecydowała tego. No i koniec z nią. Dobra, i teraz mamy do wyboru takie rzeczy. I ja bym wziął eksperckie dowodzenie w tym przypadku. Sobie, o nie, ja bym chciał zobaczyć tutaj, bo chyba tutaj będzie przejście. O, i tutaj mam jeszcze wieżę łuczników. Nie będzie tutaj przejścia. Mi się wydaje, że powinno być. Dobra, pokonaliśmy. Tutaj mamy zbrojnych, też sobie ich weźmy. I tutaj te takie obozowiska i będą też inne budynki podobne do tego, tego typu, tak jak tutaj jest też wieża Marletto, to zwiększają nam statystyki do końca już. One są na stałe przypisane do tej postaci. I też przechodzą z misji na misję, z tego co pamiętam, więc no warto przed przejściem do następnej misji faktycznie zebrać wszystkie te budynki. Tutaj magiczny ogród leprekaunów podają nam jakieś podstawowe surowce. Dobra, zbierzmy to, z tobą zawalczmy. Bierzmy sobie tą wieżę łuczników. Już kolejny tydzień minął. Się zbudź, a ty będziesz chciał walczyć, będziesz chciał. Tutaj mam teraz takie możliwości. Tutaj mina skill wheelu pokazuje, żebym wziął lepszy kontratak. Dobra, ścigaj tych chłopków. Bierz to drewno. Zbierz to gospodarstwo. I teraz pójdźmy sobie do zamku, żeby zebrać jednostki stamtąd, bo z tego co pamiętam mam jeszcze do kupienia. Dokładnie. Z pasją możemy sobie przesuwać tych, tych bohaterów i tutaj możemy sobie kupić od razu te wszystkie maszyny bojowe. O, i dostaliśmy poziom. Nie wiem za co, szczerze mówiąc. I tutaj mi pokazuje, żeby wziąć witalność. Okej, gdzie by tu dalej pójść? Może ciebie pokonamy? Albo bym zebrał w sumie, bo tutaj będzie na 36 łuczników. Mi się wydaje, żeby się przydało. Okej. 36 i w sumie jakbym zakończył jeszcze turę. Robimy tak i zbierzemy sobie jeszcze raz tydzień żniw. Podwójny przychód drewna z ród. Drewna i rudy z kopalni. No właśnie o tym mówiłem, że każdy tydzień ma jakby swój unikatowy. Ja mam jeszcze 36 łuczników, też bym po nich poszedł. Okej. Okay. Tutaj mam 66 chłopów, też by się przydało. Dobra, idziemy dalej pójść. No po ciebie chciałem. Okej. Okay. Postań z Sylwanu to jest. To zebrałem. Okej, okay, szkielet pokonany. Tutaj też mamy taki kryształ objawienia, z tego co pamiętam, podano wiedzę, tak? Tak, wiedza bohatera podnosi o 1. Złoto, kolejna kopalnia rudy. Okej. Okay. Kolejny tydzień minął. Możemy zebrać sobie stąd jednostki. Ale bym zebrał najpierw tą rudę. Strzelałem, więc ciężko by było uniknąć. I tutaj bym wziął co? Może tą łaskę? Dobra, zbierzmy to, zbierzmy to. Tam też wiedzę, że mogę pójść. A jeszcze ogniska nie zebrałem. Ok. Dobra, tutaj mamy zombie. Bierzmy sobie z niego
mamy doświadczenie, tam nie mogę pójść. Weźmy sobie chłopów, tutaj byłem. Tutaj sobie teraz pójdę. Czy 36 chłopów, 40 rycerzy, tak? Nie, 30 nawet, 10 co tydzień. Dobra, pójdźmy sobie, zobaczmy. Odkryjmy kawałek mapy. Tutaj mamy zamek chyba, który mamy zgarnąć. Okej, okay. Weźmy sobie tego tancerza ostrze, pokonajmy. Ścigaj go. Łuczników. Okej. Okay. Dobra, to nasz zasięg do naszych jednostek, tak? Dobra, więc kogo bym najpierw wziął? Może ciebie? A ty masz do łuczników, chociaż ty też masz, ale tam zasłonię się. Tutaj zasłonię się chłopami. W ten sposób. No już nie masz dostępu. Dobra. Chłopu to mi nie szkoda. Okay. Dobra, 8 chłopów, żadna strata. No i w tym przypadku wezmę magię światła. No jak osiągnęliśmy już maksymalny poziom na ten na to zadaniu jakby. To już nie będziemy dostawać niestety doświadczenia, a szkoda. Dobra, lecimy dalej. Zbierzmy sobie ten obóz. Mamy gremliny. Ścigaj. Okej, okay. Chociaż mogłem nie ścigać, bo i tak za tanie doświadczenia nie wezmę. Ale cóż. Dobra, lećmy dalej. 13 uczników. No nie chciałbym, ale no. Przez to, że jednostki z tego zamku jednak mają strasznie wielki ten duży zakres ruchu. Dobra, ale zblokowałem sobie łuczników. W tym przypadku chyba wolałbym tego. Dobra, stój. Też stój. Dobra, i to by było na tyle. Ale mi nic nie zrobi. Dokładnie. No jeździ. Takie straty już mogę ponosić. Tutaj mamy golemów. Też z akademii. Tutaj możemy tylko złoto brać. Dobra, gdzie nas jeszcze nie było? Tam nas jeszcze nie było, ale tam chyba nie możemy przejść, z tego co pamiętam. O, niezbyt. Dobra, no to pójdźmy po nich. Na mapie też nie pokazuje się żadna ścieżka. Dobra, kupmy sobie tutaj wojsko. Pójdźmy do następnego dnia. Dalej zbierzmy sobie tą kopalnię rudy. Flaga daje nam morale chyba następną bitwę. Okej, okay, tutaj mam 22 chłopów. To zebrane, tutaj mam też zebrane. No to co, nie pozostaje nam nic innego jak po prostu podejść do tego zamku. Ale przed to tym poszedł sobie jeszcze po jednostki może. Okej. Okay. Żeby mieć jakby pewność, że ten zamek nam nie przysporzy żadnych problemów. Zrób tak. Weź jeszcze te jednostki. Super. Po drodze bym jeszcze poszedł po te z tych budynków. Najlepiej po łuczników, no bo jednak łucznicy będą stworzyli główną rzecz naszej armii w tej misji. No to już przejdziemy się po nich. Zbierz ich. Tutaj jeszcze jest. No i po tych zbrojnych bym poszedł, szczerze mówiąc. Jakakolwiek to forma obrony jest przed wrogimi jednostkami. No, na pewno są lepsi niż chłopi. Okej, okay, teraz po tych uczników.
52 aż. Tutaj też mamy trochę zbrojnych. Będzie 30, bo tydzień minął. No i co, no idziemy, tak? W stronę tego zamku. Mamy gryfy. Super, chcą się przyłączyć. Jeszcze zbrojnych, tutaj jeszcze parę chłopków, jako mięso armaty tak zwane weźmiemy. Tutaj też możemy pójść, zobaczmy co tam jest. To jest jeszcze tartak. Tam mogę przejść, nie mogę. Kurczę, tutaj jeszcze pójdziemy po to i będzie, myślę, 100% misji. No i teraz mogę wam pokazać, jak wygląda bitwa w zamku. Tak, na warunku, że mam murę. Dobra, w ten sposób mamy 448 liczników. Myślę, że ta walka nie przysporzy nam zbyt problemu. Mamy łaskę, która daje nam inicjatywę, zwiększa i bramę. No to dajmy. Czekajmy sobie tutaj na liczników bez szalny. Przez co na uwagę jednostki będą musiały wyjść z zamku. Z tym machinami bojowymi nie będziemy mogli sterować, dopóki specjalnych umiejętności nie dostajemy do tego. Dobra. Okej. Weźmy tych sobie chłopków. Łucznikami, weźmy sobie broń może. Okej, to czekajmy. On też tak strasznie zachowuje bezpiecznie. Dobra, weźmy tych chłopów teraz. Dobra, myślę, żeby wystrzelić tych. Szczęście jeszcze weszło. Broń mi się ruszają, ale co, poczekam. Bez pośpiechu. Jakoś tak. A, poczekaj. Zrób tak. No i wykończysz. No i tak właśnie wyglądają. Ale też ten zamek nie miał murów. Ale zobaczmy, kastanka. To powinno wystarczyć. Czas doprowadzić jednostki do Nikolaja. Będziemy pędzić, jakby sam Krakhak deptał nam po piętach.